dotarliśmy, tak? Do Szczawnicy. Za nami Gaskówka. To ładna. Idziemy o odbiór pakietów. Jest godzina 45 minut po północy i idę na start niepokornego mnicha. Jak zwykle trochę za późno. Pogoda będzie najprawdopodobniej bardzo piękna. Ciekawe, czy coś w ogóle widać. A nie tutaj. No, damy znać ze startu. Ultra trail. To jest ten najtrudniejszy dystans. A jeszcze jest porównywanie łydek. Widzę wyraźnie, która łydka wygra. Nieważne, która łydka. Wszystkie łydki widzę są w gotowości. Luźna łyda. Tego wam po prostu życzę. Luźnej łydy na trasie. Pomiar w pełnej gotowości. My będziemy za chwileczkę odliczać ostatnie sekundy do startu i do rozpoczęcia tej pięknej rywalizacji. Uwaga! Mam nadzieję, wszyscy gotowi. Depozyt praktycznie zamknięty. Rozpoczynamy obliczanie. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Pobiegli, popatrzmy na to fantastyczne światło, na to świetne.
pierwszym punkcie. 20 minut zapasu. Kolka i lecimy dalej. Zbieg z Lubania. Czyli najgorsze podejście mamy już ze sobą. Na trasie. Sam ten zbiegliśmy. To jest Lubań. Już się robi jasno. Teraz też takie srogie podejście. I tam wschód słońca. Ja wyglądam w ten sposób. Na razie jest miarę dobrze. Za chwilę będzie prychyba. Przechyba, czy jak to tam znaj. 45 km trasy. No taka połówka. I jakąś zupkę tam zjemy. Tak się zrobiło ładnie. Pewnie już nie wyglądam tak świeżo. Jestem zmęczony. A to dopiero połowa. Zbliżamy się do punktu na przechybie. No, już miałem, przed chwilką minęło parę chłopaków z Dzikiego Gronia. No, dla nich to jest 15 km. Dla mnie 45. Gdzie jest różnica w świeżości? Nawet pewnie wymówiliby słowo świeżość ładnie. Tam w tle widać Tatry, pewnie nie widać. My tutaj się zbliżamy. Ciepłe żarełko. Już się nie mogę doczekać. Jestem głodny. Ania wystartowała pół godziny temu. Ciekawe, jak jej tam idzie. Jestem po przepaku. Krótkie spodenki, krótki rękawek, czapeczka, okularki wrzucone, bo warunek się zrobił naprawdę genialny. Tak jest. Mhm.
No. Ania tam dalej ciśnie. Ciekawe jakie idzie. Zobaczymy. Zbliżam się do punktu w Kosowrzyskach. Mam mega kryzys. Widzę podwójnie. Kolana mnie bolą. Nie mam siły iść. Co mu dopiero mówić o biegu. Jest strasznie. Nie pamiętam takiego kryzysu. Dojdę do punktu. Trochę się schłodzę. Piję coś. Zjem bułkę, którą mam. Bo ten punkt jest tylko z wodą. Także tak, polecam ten styl życia ultra. Wyszedłem z punktu z Potobidzą i ciśniemy dalej. Kryzys minął. To wygląda tak. O. Tak. Właśnie pyknął 90 km i teraz mamy taką ładną, przyjemną trasę. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie daleko.